Szpital w Sokółce dzięki dotacji z funduszy europejskich przeprowadzi kompleksowe prace budowlane i kupi nowoczesny sprzęt. Umowę o dofinansowanie tej inwestycji podpisali Wiesława Burnos, członek zarządu województwa, i Jerzy Kułakowski, dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Sokółce. Niech to wszystko służy naszym mieszkańcom, naszego powiatu, bo zdrowie jest ważne. Ja osobiście o tym się przekonałam, że życie ludzkie jest bardzo kruche. Mój mąż z COVID-em walczył tylko 12 dni. Zdrowy człowiek, sportowiec, nigdy nie chorował. Więc cieszę się, po prostu po ludzku cieszę się, że to się będzie tutaj działo. W placówce przeprowadzony zostanie remont i adaptacja nowych pomieszczeń na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. Ponadto do innego bloku zostanie przeniesiona centralna sterylizatornia, gdzie zainstalowany będzie nowy sprzęt do sterylizacji. W pracowni RTG zostanie też ucyfrowiony aparat rentgenowski. Zakup sprzętu planowany jest również na bloku operacyjnym. Jest to drugi etap tego dużego projektu, który już realizujemy od 2018 roku. W pierwszym etapie właśnie zbliżamy się do końca budowy nowego bloku operacyjnego i dzięki tej całej inwestycji, którą mamy nadzieję zrealizować, zapewniamy nową jakość dla naszych pacjentów, tak? Podnosimy przede wszystkim standard leczenia. Dzięki realizacji tego projektu wchodzimy na nowy poziom, tak? Wchodzimy z nową jakością dla pacjentów dzięki temu, że przeprowadziliśmy szereg prac budowlanych już na etapie bloku operacyjnego, a zamierzamy jeszcze dokończyć te prace budowlane na etapie OIOM-u i sterylizatorni. I dzięki realizacji tego projektu pacjenci otrzymają nową jakość w formie właśnie nowych pomieszczeń, gdzie będą udzielane świadczenia medyczne i te świadczenia będą też udzielane nowym sprzętem i dzięki nowemu wyposażeniu medycznemu. Budynek szpitala został oddany do użytku w 1984 roku i od tego czasu większych remontów tu nie było, więc realizacja projektów zdrowotnych w powiecie jest powodem do radości. Czynimy wszelkie działania po to, żeby jakość usług świadczona w tym SPZOZ-ie była jak największa. Oczywiście przy tej umowie też jest ta część, która dotyczy dofinansowania ze strony powiatu sokólskiego i dalej to dofinansowanie, jakby będziemy po przejściu przez Radę Powiatu, będziemy procedować. Inwestycja będzie gotowa na koniec 2022 roku. Jej koszt przekroczy 7 milionów złotych, a dofinansowanie pokryje blisko 5 milionów złotych. Za nami pierwszy miesiąc wakacji. Kto jeszcze ich nie zaplanował, może skorzystać z bogatej oferty Instytucji Kultury Województwa Podlaskiego. Z kamerą kroniki odwiedziliśmy Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie. Odwiedzając skansen, będą Państwo mogli zobaczyć zabytkową drewnianą architekturę wsi podlaskiej, którą współcześnie można już podziwiać tylko w muzeach na wolnym powietrzu. W skansenie znajdują się zarówno obiekty zaliczane do tzw. małej architektury, a więc krzyże, kapliczki, studnie, jak i budynki mieszkalne i gospodarcze, a także XIX-wieczny dwór z Bobry Wielkiej. Jaką ofertę na wakacje ma muzeum? Na okres letni, wakacyjny Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej przygotowało szereg ciekawych atrakcji, nawiązujące szczególnie do kultury ludowej, do zwyczajów, obrzędowości naszych dziadków, prababć. I przygotowaliśmy wśród oferty i działania skierowane do młodego pokolenia, jak i do trochę starszych osób. Już w najbliższą niedzielę, 25 lipca, przygotowaliśmy młodemu pokoleniu i rodzicom. To są warsztaty garncarskie. Warsztaty garncarskie poprowadzi nie kto inny jak garncarz Czarnej Wsi Kościelnej. Dokładnie pan Mirosław Piechowski będzie zdradzał tajniki pracy toczenia naczyń na kole garncarskim. Kolejne warsztaty to już 8 sierpnia. Warsztaty plecionkarskie prowadzone przez pana Mikołaja Pietruczuka, plecionkarza, który zdradzi tajniki pracy wyplatania prostych przedmiotów ze słomy i dartki wierzbowej.
następne warsztaty ceramiczne prowadzone pod okiem ceramików Asi i Mirka Piechowskich. 15 sierpnia Podlaskie Ziołami Pachnące, zapraszamy wystawców, twórców ludowych. 19 września wykonywanie szmacianych dywaników. Dawniej zdobiły izby mieszkań wiejskich chałup takie właśnie szmaciane dywany wyplatane przy pomocy szydełka z starych pociętych szmat. Wielokolorowe, wielobarwne powodowały, że nadawały kolorytu wnętrzom mieszkalnym, więc my takie będziemy wykonywać pod okiem instruktorów ze stowarzyszenia My dla innych. No i całą jakby atrakcję te warsztatów rodzinnych, wakacje z rzemiosłem zakończymy warsztatami wykonywania tradycyjnych zabawek drewnianych, które poprowadzi jak zabawkarz Marek Szyszko. My tymi warsztatami chcemy niejako pobudzić inwencję twórczą, przypomnieć tradycję, rzemiosło, rękodzieło i niejako zwrócić szczególną uwagę na twórczość ludową, artystów, rzemieślników z naszego województwa podlaskiego, którzy tworzą, którzy wśród nas żyją. Nie zapominamy o lekcjach muzealnych, pokazach sokolniczych, czy też zwiedzaniu, tak, naszych wystaw stałych i czasowych, na które oczywiście wszystkich serdecznie zapraszamy. Na miejscu spotkaliśmy dzieci, które uczestniczą w półkoloniach, a w muzeum korzystają m.in. z lekcji edukacyjnych. Fajowo, no super! A dlaczego? Bo są konie, bo jest dużo innych rzeczy, bo jest strzelanie, bo tutaj nie jest nudno. Nauczyłam się na przykład strzelać z łuku. Na tej wystawie ta szopka mi się najbardziej podoba. Lubię jeździć konno i lubię jeszcze strzelać z łuku. Najbardziej mi się podobały te stare zabawki, te stare rzeczy. Serdecznie polecamy Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie nie tylko na wakacje. Tu czas wolniej płynie, co pozwala na chwilę zapomnieć o pandemii czy codziennych obowiązkach. A może wakacje z książką w letniej czytelni, komiksami przyrodniczymi lub planszówką? Książnica Podlaska imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku również przygotowała bogatą ofertę na tegoroczne lato. Nie zamykamy się w czasie wakacji, nie jest to dla nas okres ogórkowy, a jedynie nowa oferta. Korzystając właśnie z takiej okazji, że inne instytucje kultury niekoniecznie działają, mają przerwę urlopową, my proponujemy naszym odbiorcom, czytelnikom, szczególnie taką działalność przeznaczoną dla dzieci. W każdej chwili znajdziecie Państwo ofertę dla grup zorganizowanych, na przykład przedszkolnych, kolonijnych, półkolonijnych, ale również ofertę indywidualną, bo przecież wiadomo, rodzice, mamy idą po książki, zabierają swoje pociechy i jest to ten moment, kiedy można skorzystać właśnie z takiej oferty. Co oferujemy? Konkursy. Oferujemy czytanie książek, oferujemy nowe wydawnictwa, oferujemy gry edukacyjne. Niezmiernie miło mi powiedzieć, że od tego roku Książnica Podlaska ma nową ofertę dla swoich czytelników, odbiorców, a mianowicie dwie nasze filie, filia numer 15 i filia numer 4, prowadzi wypożyczalnie gier planszowych. Wiemy, że te gry są teraz bardzo popularne wśród różnych grup wiekowych, a wakacje jakby spowodowały, że jest bardzo duże zainteresowanie. Gry można wypożyczać za darmo, nie płacimy za to. Każdy z naszych czytelników może wypożyczyć jednorazowo dwie gry, może je przetrzymywać przez cały miesiąc, więc dobra zabawa przez cały miesiąc. No i cóż, zapraszamy do takiej dobrej zabawy. Z myślą o najmłodszych czytelnikach Książnica Podlaska proponuje również komiksy. Aby zachęcić małe dzieci, ich rodziców do korzystania z tej formy wydawniczej, proponujemy na naszych oknach tutaj siedziby głównej, komiks Tomka Samojlika. Wiadomo mi jest, że jest to naukowiec zajmujący się przyrodą, pracownik panu, ale oprócz tego świetny rysownik,
świetny twórca bajek, które przybliżają młodzieży, dzieciom przyrodę naszego kraju. Myślę, że to jest bardzo dobra propozycja, która ściągnie nam wielu czytelników. Także serdecznie zapraszamy. Jesteśmy w szczególnym miejscu, Czytelnia Letnia, którą otworzyliśmy 1 czerwca tego roku. Dostępna dla każdego, kto jest chętny poczytać w szczególnej atmosferze. Słońce, a rano powiew chłodnego wiatru, więc myślę, że w tym upale miejsce bardzo miłe. Tutaj, tak jak powiedziałam, mogą korzystać wszyscy, ale prosimy wcześniej o rezerwację miejsc. Można je dokonać telefonicznie, mailowo. Możecie Państwo przyjść z wydawnictwami, które proponuje nasza instytucja, ale również z tym, co macie w domu i co kochacie i co możecie sobie tutaj poczytać. Także serdecznie, serdecznie zapraszam. Kolejna dobra informacja. Do końca tegorocznych wakacji w Książnicy Podlaskiej potrwa abolicja. Wiemy, że są wakacje, wiemy, że był czas pandemii. Darujemy wszystko naszym czytelnikom, ponieważ każdy jakoś przeżywał ten trudny czas. Do 31 sierpnia, jeżeli Państwo zwrócicie książki, które gdzieś tam leżą, a są potrzebne innym, nie będzie tego żadnych konsekwencji. Więc zapraszamy do zwrotu książek i do wypożyczania nowych. EPA Pismo Literackie to nieregularnik wydawany przez Książnicę Podlaską imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku, który publikuje m.in. wiersze, opowiadania, eseje, felietony, informacje o nowościach wydawniczych czy wywiady z ludźmi świata kultury. Redakcja Pisma Literackiego ogłasza nabór tekstów do kolejnego numeru. Redakcja nieregularnika EPA Pismo Literackie wydawanego przez Książnicę Podlaską imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku ogłosiła nabór tekstów do 7 numeru pisma. Zapraszamy do udziału w naborze wszystkich bardzo serdecznie, zarówno tych, którzy są na początku swojej literackiej drogi, jak i już doświadczonych twórców. Jeżeli ktoś próbuje swoich sił w literaturze, pisze czy to poezję, czy prozę, czy eseje, reportaże, to oczywiście tego typu zgłoszenia można przesłać na adres epa@książnicapodlaska.pl. Czekamy do 15 września. Każdy autor może przesłać maksymalnie 3 teksty i te najlepsze znajdą się w 7 numerze nieregularnika EPA. Jak się dobrze zastanowić, wszystko jest kwestią smaku, dlatego 3 województwa, podlaskie, lubelskie i podkarpackie, postanowiły wkroczyć na kulinarny szlak wschodniej Polski. W sierpniu rozpoczyna się kolejny festiwal. Głównym celem wspólnego przedsięwzięcia jest popularyzowanie wiedzy o regionalnych produktach i potrawach pochodzących z 3 województw, czyli lubelskiego, podlaskiego i podkarpackiego. Identyfikacja produktów stanowiących dziedzictwo kulturalne wschodniej Polski oparte na surowcach pochodzących z naszych regionów. Festiwal wystartuje w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej w województwie podkarpackim. Osoby wystawiające swoje produkty powinny posiadać aktualne badania zdrowotne wymagane przy kontakcie z żywnością. Należy także zwrócić uwagę na zgodną z wymaganiami sanitarnymi ekspozycję prezentowanych produktów. Karty zgłoszeń oraz regulamin uczestnictwa dostępne są na stronie organizatora.